Cześć, witam Was w kolejnej naszej serii, w której to będziemy modelować rodziny w programie Revit. Jeśli chcielibyście, abyśmy coś zamodelowali, to dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć, a my to pewnie prędzej czy później zrealizujemy. Jeśli się podoba, zostawcie łapkę w górę, to będzie dla nas sygnał, żebyśmy tworzyli tego więcej. A teraz omówimy sobie przykład numer jeden. Będzie to stworzenie rodziny stopy fundamentowej trapezowej, w której posterujemy kilkoma parametrami, szerokością podstawy, długością, wysokością. Jak to zrobić? Więc tak to się będzie prezentowało w momencie, kiedy zakończymy nasze prace, ale zaczniemy od początku. A więc co? Plik, nowy, rodzina i wybierzmy nasz model ogólny metryczny. Oczywiście wyłączę sobie pozostałe tutaj kafelki. Nie chcę na razie zapisywać tam zmian, więc zaczynamy. W pierwszej kolejności ustawię od razu odpowiednią kategorię, czyli będą to fundamenty konstrukcyjne i zachowanie modelu jak beton, ponieważ będą to betonowe stopy fundamentowe. OK, od czego zaczynamy? Od stworzenia kilku linii odniesienia, ponieważ do nich będziemy przytwierdzać nasze elementy, a sterując wymiarami pomiędzy poszczególnymi liniami odniesienia, będziemy wymiarować nasze elementy. Więc w przykładzie metrycznym mamy dwie linie, dwie płaszczyzny odniesienia centrujące, które wskazują nam środek. Jest to poziom odniesienia. Jeśli sobie przejdziemy na elewację, żeby to zobrazować, to widzimy, że na tym poziomie będziemy coś wstawiać. Zakładam, że naszą rodzinę stopy fundamentowej będziemy wstawiać w poziomie posadowienia tej stopy, więc będę modelował w odniesieniu do tego poziomu odniesienia. I teraz zaczynamy. Więc aby stworzyć nową płaszczyznę odniesienia, mogę wybrać zakładki Utwórz płaszczyzna odniesienia, ewentualnie posłużyć się skrótem z klawiatury RP. Więc teraz wiem, że na pewno będę potrzebował kilku płaszczyzn odniesienia. To będzie pierwsze dwie, które będą ograniczać mi szerokość mojej stopy. Kolejne dwie długość. No i teraz sterujemy podstawą. Musimy jeszcze sterować górą naszej stopy trapezowej, więc tworzymy dodatkowy komplet naszych płaszczyzn odniesienia. Kiedy będzie ich już sporo, a w niektórych przypadkach może się tak zdarzyć, warto je w jakiś sposób nazywać. Jednak na potrzeby tej prostej rodziny nie potrzebujemy tego robić, więc przejdźmy do dalszych kroków. Więc wybieramy utwórz, wyciąganie, zaczniemy od podstawy, więc rysujemy sobie po naszych zewnętrznych płaszczyznach odniesienia. I teraz bardzo ważna rzecz. Wybierając skrót z klawiatury AL, Alicja Lucjan, wyrównujemy do naszej płaszczyzny odniesienia naszą krawędź. I co bardzo ważne, przypinamy ją kółeczką. To jest mega ważna rzecz. I tak postępujemy z każdą linią. Przypinamy do płaszczyzny odniesienia. W momencie, kiedy mamy coś przypięte, to zwróćcie uwagę, nie mogę później tego, że tak powiem, wyrównać. Więc stworzyliśmy obwiednie naszego wyciągnięcia. Koniec wyciągania, na razie sobie to zostawmy, będziemy tym sterować za chwilkę. Zatwierdzę OK. Zmienię od razu na wysoki, spójne kolory. Utworzę sobie widok 3D. To samo wysoki, spójne kolory. No i muszę pamiętać o ustawieniu jakiegoś materiał. Materiał według kategorii, więc rozwińmy. Jak widzimy, nie mamy tutaj żadnej klasy betonu. Jak to dodać? Rozwiniemy sobie narzędzia główne, materiały AEC, beton, no i wybierzmy, nie wiem, C3037. Tą strzałeczką wczytujemy do naszej biblioteki, więc wybieramy nasz beton, zastosuj, OK. Oj, chyba przez przypadek kliknąłem cienie, ale już to poprawiamy. Ciach, zrobione. Więc przejdźmy z powrotem na nasz poziom odniesienia i teraz musimy stworzyć nasze wyciąganie, które będzie
tapianiem profilu. Ponieważ w dole będziemy mieli większą podstawę, a góra będzie mniejszych rozmiarów. Tak jak to wygląda w stopie fundamentowej trapezowej. Więc posłużymy się narzędziem stapianie profilu brył. Na początku rysujemy podstawę. Nasza podstawa będzie dokładnie w tym samym miejscu, co sama podstawa do naszej stopy fundamentowej. Teraz edytuj górę i obrysowujemy po naszych wewnętrznych. I teraz tak. Muszę pamiętać, że zarówno edytuj bazę, jak i edytuj górę muszę zakutkować do naszych płaszczyzn odniesienia. Dobrze, edytuj górę i tutaj to samo. AL, skrót z klawiatury i kutkujemy po kolei. Do płaszczyzny odniesienia fragment naszej obwiedni. Zrobione. Więc teraz możemy sobie tutaj na roboczo ustawić gdzieś tam koniec wyciągania 500. Zastosuj. Zobaczmy w 3D jak to wygląda. No chwilowo na razie nasze bryły się tu pokrywają, więc musimy gdzieś sterować wysokością. Skąd mają się one zaczynać? Więc przejdźmy na elewację widok z lewej strony, ustawię na wysoki, spójne kolory i w tym momencie stwórzmy sobie dwie płaszczyzny odniesienia. Pierwsza płaszczyzna odniesienia będzie mówiła nam o tym, gdzie kończy nam się wysokość naszej podstawy, a druga płaszczyzna odniesienia będzie mówiła nam o tym, gdzie kończy się nam nasz trapez. Więc zwróćmy uwagę, że ja teraz to chwyciłem za strzałkę, naszą bryłę, wyciągam ją do góry i kutkuję w momencie, kiedy jestem przypięty do płaszczyzny. To samo robię z dolnym fragmentem. Płaszczyzna się podświetliła, kłódkuje i podstawa, tak, do płaszczyzny kłódkujemy. No i teraz spróbujmy. Ruszę płaszczyzną. Cała moja bryła pracuje. To samo zrobię z tą płaszczyzną. Jest ok. Jeszcze szybki test na płasko. Przesuwając płaszczyznę, przesuwamy nasze poszczególne krawędzie, czyli wszystko jest ok, ale teraz chcielibyśmy sterować wymiarami. Jak to zrobić? Ja zakładam, że nasza stopa fundamentowa trapezowa będzie miała względem punktu tutaj przecięcia symetryczne wymiary, więc najpierw pomiędzy zewnętrzną osią, środkiem i kolejną zewnętrzną. Ustawiam tutaj przekreślone EQ, że to ma być zawsze ze sobą równe, czyli symetryczne. Następny krok to zwymiarowanie całego wymiaru. Podobną rzecz czynimy z tym naszym tutaj środeczkiem. Też ustawiamy mu EQ i też do góry wymiar. I teraz długość. Najpierw wyrównujemy, żeby było równe. Później długość po całości wymiarujemy. To samo robimy w tym miejscu, wymiarujemy długość, zatwierdzamy. Jeszcze zanim teraz mamy to tylko zwymiarowane, więc musimy teraz nadać parametr. Jak nadać parametr? Wystarczy wybrać dany wymiar i tu w zakładeczce etykieta klikamy utwórz parametr. Będzie to parametr typu, ponieważ będziemy tworzyć sobie poszczególne typy związane z wymiarami, więc nazwijmy to szerokością podstawy. OK. Tu będzie szerokość góry. Te nazwy parametrów możemy wybrać tak, żeby nam to wszystko gdzieś się zgrywało i pasowało. Więc musimy o tym pamiętać, jak to nazwiemy, tak żeby inni też mogli z tego korzystać. Teraz niech to będzie długość podstawy. Długość góry. OK. No i szybki test. Klikam sobie w wymiar. Zmienię go na 1500 na przykład. Fajnie działa. Tutaj jeszcze sprawdzimy ten wyrywkowo. Jest OK, więc zajmijmy się jeszcze możliwością sterowania naszą wysokością. Wracamy do naszej
elewacji, tak jakby widoku z lewej i wymiarujemy DI. Najpierw niech będzie tutaj wysokość podstawy, tak? Pamiętamy, żeby wymiarować od płaszczyzny odniesienia i wysokość całkowita, więc wybieramy etykieta, wysokość podstawy. Wysokość całości. OK. No i teraz sprawdźmy. Jest OK. Działa, więc zmieńmy to na. Jak widzicie, jeśli powiększę ten wymiar, to dostaję informację, że wiązania nie są prawidłowe, całość znika. Sens tutaj nam zniknie wtedy tworzenia stopy trapezowej, więc anuluję taką operację. Więc najpierw muszę powiększyć ten wymiar, ustawię go na 500, teraz to na 250. No i OK, niech tak przedstawia nam się ta nasza stopa trapezowa. Pamiętamy jeszcze o ustawieniu materiału dla góry. Następnie możemy dołączyć do siebie te dwie geometrie, żeby mieć pewność. I kolejnym krokiem będzie już wczytanie naszej rodziny do projektu lub też plik zapisz jako rodzina i zapisujemy jako naszą nową stworzoną rodzinę. Więc w ten sposób się to nam prezentuje. Czyli widzimy nasze parametry, poszczególne elementy, dodatkowo tworzenie typów. Typy rodzin, klikamy nowy typ, nazwijmy to sobie S.F trapezowa. Możemy sobie nazwać ją, nie wiem, 100x100, że to jest wymiary góry. Dalej damy sobie wymiary 500x500 i teraz wysokość pierwsza, niech to będzie 300, później 200. Oczywiście to jest trochę teraz bez sensu, co wpisałem, ale chodzi mi tylko o to, że w jakiś sposób gdzieś tam damy tą informację, możemy dawać ją w nazwie tego typu. No i teraz po prostu wpisać, czyli długość podstawy miała być 500, długość góry miało być 100, szerokość góry 100, szerokość podstawy 500. Wysokość całości będzie 500, z czego wysokość podstawy to 300. No i zastosuj. Jak widzicie, w tym momencie taka nasza pierwszy typ nam powstał. Mógłbym dodawać kilka kolejnych, później wczytać to wszystko do projektu i wybierać z rozwijalnej listy. OK, to tyle w naszym odcinku. Dziękuję Wam i zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, a my postaramy się dla Was to odtworzyć. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.